Za chwilę wystąpi przed Państwem kabaret Skleroza, działający w Regionalnym Centrum Kultury Klub Seniora w Pile. Kabaret powstał w 1988 roku z inicjatywy instruktora świętej pamięci Krzysztofa Tadycha, który przez wiele lat był instruktorem, opiekunem zespołu i zarazem autorem przedstawień. W trakcie tych bogatych wydarzenia 29 lat istnienia kabaretu zrealizowano wiele programów, między innymi Grodzka Pustą, Sanatorium i Wesele. Swoimi występami kabaret zaskarbił sobie ogromną widownię. Za zaangażowanie, poczucie humoru i świetną grę aktorską artyści zdobyli wiele nagród i wyróżnień na licznych prestiżowych przeglądach. Od 2011 roku instruktorem kabaretu jest pan Mirosław Zaleski. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to wyróżnienia na przeglądzie Ars Bydgoszczy w 1989 i 1992 roku, nagrody na przeglądzie Ars Bydgoszczy 2004 i 2006, Grand Prix Złoty Wiek w Trzeleśnie w 2005 roku i Grand Prix Pre-Ars Piła 2006. W wykonaniu kabaretu z udziałem członków męskiego zespołu wokalnego Ballada i chóru Srebrna Nuta obejrzycie Państwo widowisko słowno-muzyczne pod tytułem W ogródku Eldorado. Przed Państwem kabaret Skleroza z Piły, a przygotowuje się kabaret Kajtek z Siedliska. Oh.
mówi wybrać. Albo dostanę wspaniałą pamięć, albo świetny gust. No i co pani wybrała? Thank you.
Nie, proszę pana, nie mam z tych wyjechał teraz. A na górę wyjechał? Na cały tydzień. To może pani przyjdzie do mnie na nic? Proszę pana, co pan sobie w ogóle wyobraża? Ja nie jestem kobietą lekkich obyczajów. A kto tu mówił pieniądze? Oj, proszę pana, ale skoro pan się tak przymila, to ile masz pan lat? 70. Nie dałabym. A ja nie śmiałbym prosić. Oh,
idzie. Panie Pimsy, ja panu radzę. Weź się pan wyjści. Będziesz pan zawracał dupę księdzu, a nie mnie. Moja żona!
ja to tak sobie siedem, a to nie sześć, w obecnej sytuacji nie możemy kontynuować zabawy, bo bardzo mi przeszło. Bardzo mi przeszło. Chciałbym proszę, zostało najpierw przywieźć wrócone, natomiast teraz bardzo proszę, bym w ciszy i spokoju udać się do domu. Można przyjść za jutro, za dwa, trzy dni, a tymczasem tutaj i musimy tą sprawę załatwić. Ale moja to czy wasza wina, że nie macie tu rabina? Dobra, ja za niewielkie pieniądze zaraz go tu oporządzę. Proszę, wózek i wybić z błotem. Jedziemy.